Bóg cudów. Na początku Bóg stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Każdy może poznać atrybuty Boga, patrząc na stworzony przez Niego świat. Skoro każda budowla ma swojego budowniczego, to stworzenie musi mieć swojego stworzyciela. Tak jak wybitny projekt wskazuje na uzdolnionego projektanta, tak zadziwiający wszechświat objawia chwałę zachwycającego stworzyciela. Otaczają nas zdumiewające dzieła Boże, które wiele nam o nim mówią. Przez to, co istnieje, możemy dostrzec coś z Jego mocy, mądrości i dostojeństwa, ale także Jego troski o nas. Stworzenie mówi do tych, którzy chcą słuchać. Nazywam się John Whitcomb. Zapraszam do wspólnego prześledzenia tego, jakie przesłania niosą stworzenie, sumienie i Boża chwała. Całe stworzenie demonstruje Bożą moc. Od kiełkujących młodych roślin na wiosnę, po formujące się w łonie nowe życie. Na cokolwiek spojrzymy, widzimy niepodważalną potęgę Stworzyciela. On kieruje szlakami gwiazd. On ukształtował majestatyczne góry. On wyznacza pory roku. A w Jego ręku jest życie każdego stworzenia. Skoro wszechświat istnieje, ktoś musiał go stworzyć. Innymi słowy, ponieważ miał początek, coś musiało go rozpocząć. Energia we wszechświecie ma jakiś początek, więc musi mieć też przyczynę. Ludzie mówią, no dobrze, Bóg stworzył świat, ale kto stworzył Boga? Tylko, że Bóg jest odwieczny i nie ma początku, nie potrzebuje więc czynnika sprawczego. Może to być dość trudne do przyjęcia, nie ma w tym jednak nic irracjonalnego. Irracjonalne jest natomiast pojawienie się czegoś z niczego, ponieważ narusza to zasadę przyczynowości. Zapytano kiedyś znanego ewolucjonistę o to, skąd wziął się wielki wybuch, a on po prostu odpowiedział, jeśli cię zapytają, skąd wzięła się ta cała masa i energia, zapytaj ich, skąd wziął się Bóg. Myślę, że powiedział coś znacznie wymowniejszego niż myślał. Coś musi być wieczne, albo masa i energia, albo Bóg. Dzięki nauce dużo się dowiedzieliśmy o masie i energii. Wiemy na przykład, że energia się wyczerpuje, więc określenie wieczna energia i masa jest bezsensowne. Bóg jest wieczny. To ma sens. W pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków napisano niebiosa, cały wszechświat, wszystko jak szata zestarzeje się i jak płaszcz zwiniesz i przemienione zostaną, ale ty jesteś zawsze ten sam. Biblia wyjaśnia, że jest jeden Bóg, stworzyciel i źródło wszelkiego życia i energii. Siły natury pochodzą od Niego i On nimi kieruje. Kto z nas, słysząc grzmot nadchodzącej burzy, nie pomyślał o Bożej mocy? Burza w zadziwiający sposób objawia moc Stworzyciela. Opady wody podczas przeciętnej burzy wynoszą kilkaset milionów litrów.
Tyle samo wody spływa pod spodem Niagara w ciągu 6 minut. Taka burza wytwarza 10 milionów kilowatogodzin energii, co stanowi równoważność 20-kilotonowej głowicy jądrowej. Wielkie burze mogą produkować 10, a nawet 100 razy więcej energii. W każdej chwili na Ziemi trwają setki burz. Daje to około 16 milionów burz rocznie. Towarzysząca burzy błyskawica rozświetla całe niebo. Piorun może mieć długość ponad 8 km. Napięcie 100 milionów voltów i w ułamku sekundy osiągnąć temperaturę dochodzącą do 28 tysięcy stopni Celsjusza. Czyli wyższą niż na powierzchni Słońca. Piorun uderza w Ziemię średnio 100 razy na sekundę. Codziennie dosięga Ziemi kilka milionów piorunów. Ogromna moc, niezwykła szybkość i oślepiający błysk są wyraźnymi przejawami pełnej splendoru potęgi Stworzyciela. Burze to niezwykłe zjawiska atmosferyczne, wzbudzają grozę i strach. Są pełne mocy, uwalniają ogromne ilości wszelkiego rodzaju energii przez ruch pionowy. Burze mają największy wpływ na obieg wody na naszej planecie. W cyklu hydrologicznym woda paruje z oceanów. Para przesuwa się nad kontynenty, a następnie opada jako deszcz i płynie z powrotem do morza. Burze są ważnym elementem tego cyklu, bo przekształcają parę w deszcz spadający na ziemię. Błyskawice i pioruny są często symbolem Bożego gniewu w stosunku do zbuntowanych ludzi. Kogo nie zachwyca niezwykłe piękno błyskawic i zapach świeżego powietrza po burzy? Co ciekawe, błyskawica powoduje połączenie azotu i wodoru, tworząc z nich nawóz. Gdy błyskawica przecina powietrze, uwalnia z niego azot w formie gazowej i absorbuje go do wody, która opadając użyźnia grunt. Nasze zbiory są zatem użyźniane przez azot wytwarzany podczas burz. 4000 lat temu Hiob rozważał w następujących słowach, jak objawia się Wszechmocny. Skupia wody w swoich chmurach, a jednak obłok nie pęka pod ich ciężarem. Porusza morze swoją mocą, a swoim rozumem rozprasza sztorm. Oto zaledwie zarys jego dróg, a tylko jak cichy szept jego słowa słyszymy. Lecz któż zrozumie grom wszechmocy jego? Myślę, że burze i przepełnione energią zjawiska naturalne wywołują w nas pytanie o to, jaki jest Bóg, skoro może stwarzać takie rzeczy. Choć nie możemy w pełni pojąć ogromu tej siły, to jej wspaniałe przejawy powinny wzbudzać w nas zachwyt nad wielkością naszego Boga. Słońce jest wielkie i produkuje ogromną ilość energii. Jądro słoneczne ma 15 milionów stopni Celsjusza. Chociaż Słońce znajduje się w odległości 150 milionów kilometrów od Ziemi, to jego światło jest naszym głównym źródłem energii. Energia ta opuszcza Słońce w ogromnych ilościach. 5 milionów ton substancji na sekundę. Ten proces zachodzi we dnie i w nocy, rok po roku. W naturze istnieje wiele przykładów Bożej mocy. Cały wszechświat powstał na Jego Słowo. Psalm 33 mówi, że Bóg wypowiedział Słowo i wszystko powstało, rozkazał i zaistniało. Dobrym przykładem jest Słońce, które w ciągu jednej sekundy oddaje więcej energii, niż wyprodukowała jej cała ludzkość, począwszy od Adama i Ewy.
Słońce zapewnia swoją energię przez nuklearną fuzję, przekształcając na wielką skalę wodór w hel. Tak samo dzieje się ze wszystkimi gwiazdami. Szacuje się, że w naszej galaktyce jest 100 miliardów gwiazd, a poza nią istnieje 100 miliardów innych galaktyk. Nie można sobie nawet wyobrazić ogromu tej energii i mocy, a została stworzona Bożym Słowem. Słońce ogrzewa Ziemię i kieruje przez to całym systemem wodnym naszej planety. Tornada, huragany, burze, chmury deszczowe, wiatry, wszystko to jest napędzane energią słoneczną. Docierająca do Ziemi energia stanowi zaledwie 1 miliardową całej energii wytwarzanej przez Słońce. Aby to zobrazować, posłużymy się animacją komputerową i przybliżymy Ziemię do Słońca ze 100-krotną prędkością światła. Z takiej perspektywy zaczniemy doceniać wielkość naszej rodzimej gwiazdy. Ponad 1 000 000 takich ziem zmieściłoby się w Słońcu, które jest przecież gwiazdą średniej wielkości. Zaledwie karłem w porównaniu do wielu gwiazd istniejących w naszej galaktyce. Arktur jest 4. co do jasności gwiazdą na nocnym niebie. Choć oddalony od Ziemi o około 320 bilionów kilometrów, jest widoczny gołym okiem. Umieśćmy go obok Słońca, by ocenić jego wielkość. Arktur jest około 100 razy jaśniejszy i 20 razy większy od Słońca. Wydaje się jednak mały w porównaniu z supergigantem, Betelgezą. Średnica Betelgezy jest 600 razy większa od naszego Słońca. Ta czerwonawa gwiazda świeci 60 tysięcy razy jaśniej od Słońca. Jednak nawet Betelgeza nie jest najjaśniejszą gwiazdą w naszej galaktyce. Jest kilka większych od niej czerwonych supergigantów Drogi Mlecznej. Średnica niektórych jest 1500 razy większa od naszego Słońca. Uważam, że jednym z największych przejawów Bożej mocy w stworzeniu jest energia uwalniana przez gwiazdy. Tylko w ciągu jednej sekundy Słońce oddaje więcej energii niż 1 000 000 największych miast na Ziemi. Gdyby ich tyle było, mogłoby wyprodukować przez cały rok. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Poza tym są gwiazdy jeszcze bardziej energodajne niż Słońce. Wyobraźcie sobie tę moc, te miliardy gwiazd w naszej galaktyce i miliardy w innych. Stworzenie całej tej energii i mocy Biblia opisuje jednym zdaniem. Uczynił także gwiazdy. Kiedy uświadomimy sobie, że te liczby pokazują jedynie ułamek mocy naszego Stworzyciela, z pewnością zgodzimy się z psalmistą, który nawołuje: niech się boi Pana cała Ziemia. Gwiazdy to oczywiście coś więcej niż tylko moc. Bez światła słonecznego całe życie na Ziemi wkrótce by zamarło. Życiodajna energia Słońca ciągle nam przypomina o niezachwianej miłości naszego Stworzyciela, który oświeca wszystko swoim darem światła. Widzialny wszechświat obejmuje więcej niż 100 miliardów galaktyk, a każda z nich ma średnicę o długości 1 000 000 000 000 kilometrów. I każda zawiera setki miliardów gwiazd. Choć trudno to pojąć, szacuje się, że we wszechświecie istnieje ponad 1 000 000 000 000 gwiazd. Na długo przed wynalezieniem teleskopu Pismo Święte głosiło, że człowiek nie jest w stanie zliczyć gwiazd, gdyż jest ich zbyt dużo. Oczywiście Stworzyciel wie, ile ich jest, a Psalm 147 mówi, że On nawet każdą z nich woła po imieniu. Moc potrzebna do stworzenia tych gwiazd, mądrość do utrzymania ich na gwiezdnych szlakach i niezwykłe piękno objawione we wszechświecie – wszystko to potwierdza majestat i troskę Stworzyciela.
Bóg stworzył olbrzymi wszechświat. Człowiek może jedynie w zdumieniu podziwiać ogrom wszechświata i powiedzieć: Boże, jesteś wielki. Myślę o tym, co powiedział Dawid. Gdy patrzę na niebo, dzieło Twych rąk, księżyc i gwiazdy, które stworzyłeś, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, syn człowieczy, że go nawiedzasz? Szacuje się, że w naszej galaktyce jest ponad 100 miliardów gwiazd oraz ponad 100 miliardów galaktyk we wszechświecie. A Biblia mówi, że tak jak niebiosa są ponad ziemią, tak Boże drogi są ponad naszymi drogami, a Jego myśli ponad naszymi myślami. Rozważmy to. Pomyślcie, jak wielki jest wszechświat w porównaniu do Ziemi, która przy nim jest jak łebek szpilki. Jak duży jest więc Boży Wszechświat? Podróżując z prędkością światła, około 300 tysięcy kilometrów na sekundę, możemy okrążyć Ziemię siedmiokrotnie w ciągu jednej sekundy. Ale już podróż po znanym Wszechświecie z tą samą prędkością zajęłaby nam 28 miliardów lat świetlnych lub więcej. Obecnie większość astronomów potwierdza, że Wszechświat wydaje się rozszerzać. To także zgadza się z Biblią, która mówi, że Bóg rozpościera niebiosa jak zasłony. W Biblii są pewne fragmenty, które wyprzedzają odkrycia naukowe. Na przykład w 40 rozdziale Księgi Izajasza jest mowa o tym, że Bóg rozciąga niebo jak namiot lub zasłonę. Możesz powiedzieć, no cóż, to jest opisane językiem poetyckim, więc nie można tego traktować dosłownie. W Biblii jest jednak przynajmniej 10 innych miejsc, które o tym mówią. A dopiero w XX wieku odkryto, że faktycznie wszystkie galaktyki wydają się od siebie oddalać, tak jakby cały wszechświat był rozciągany i rozszerzany. Dokładnie tak, jak opisuje Biblia. Ludzie starożytni nie byli oczywiście w stanie tego zbadać. Musiało im to więc zostać objawione. Niewyobrażalnie ogromny wszechświat, spektakularne galaktyki, olśniewające mgławice. Niebiosa naprawdę ogłaszają Bożą chwałę. Nie tylko widzialne siły natury i nasz ogromny wszechświat objawiają Bożą potęgę. Okazuje się, że we wszelkiej materii drzemie niezwykła energia, nawet w malutkim atomie. Zbadajmy jeszcze jeden przykład bezkresnej mocy Stworzyciela. W XX wieku naukowcy odkryli ogromną energię obecną we wszelkiej materii. Równanie E równa się mc kwadrat opisuje równoważność masy i energii. Energia potencjalna przedmiotu jest równa jego masie pomnożonej przez prędkość światła do kwadratu. Większość z nas słyszała o równaniu E równa się mc kwadrat, a nie wiemy jednak, co ono oznacza. Równanie to mówi, że energia posiada masę, nie że energia może być zamieniona na masę, lecz że jest w posiadaniu masy. Gdybyśmy mogli zważyć energię, okazałoby się, że ma swoją wagę. Nawet światło w tym pokoju, gdybym mógł położyć je na wagę, ważyłoby trochę. W XX wieku naukowcy prowadzili badania nad energią jądrową, które obejmowały również słynny dzięki Albertowi Einsteinowi wzór E równa się mc kwadrat. W tym równaniu litera M oznacza masę lub materię, litera C prędkość światła. Z równania wynika, że masę lub materię można całkowicie przekształcić w energię. Bierzesz masę i niszczysz ją, a z tego powstaje światło, dźwięk i moc. I energia. Oznacza to również, że jeśli moglibyśmy wziąć odrobinę masy i wykorzystać uzyskaną z niej energię, to uzyskalibyśmy niezwykłe rezultaty. W naszym równaniu litera C oznacza prędkość światła, która oczywiście jest ogromna, a więc C pomnożone do kwadratu wskazuje na naprawdę zawrotną prędkość. Z tego wynika, że nawet najmniejsza ilość materii posiada ogromną energię. Aby docenić potężną ilość energii obecną w każdej materii, przyjrzyjmy się reaktorom atomowym. Przekształcają one zaledwie drobną ilość całkowitej masy paliwa na energię. Jeśli jednak bylibyśmy w stanie przekształcić całą masę w energię, efekt byłby przeogromny. Na przykład, gdyby materia średniego rozmiaru drzewa mogła być przekształcona w energię, to uzyskano by moc 40 bilionów kilowatogodzin.
Dla porównania, Stany Zjednoczone wytwarzają rocznie około 4 bilionów kWh energii elektrycznej. Gdyby więc przekształcić masę średniej wielkości drzewa w energię i wykorzystać ją, to wystarczyłoby energii całym Stanom Zjednoczonym na ponad 10 lat. Aby jeszcze lepiej to zilustrować, energia drzemiąca w ziarenku soli mogłaby zabezpieczyć energię dla całego domu na kilka miesięcy. Chociaż naukowcy mają jeszcze wiele do odkrycia w temacie energii, materii i ich wzajemnych relacjach, to wiedzą już, że energia drzemiąca w materii jest niewyobrażalnie wielka. Biblia tłumaczy, że to sam Pan podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. To obejmuje każdy atom, każdą komórkę, każdą gwiazdę i cały wszechświat. Obecnie nie można zaprzeczyć, że Wszechmocny stworzył wszechświat posiadający nieograniczone zasoby energii. Musiał być ktoś, nie coś, ponieważ według drugiego prawa termodynamiki rzeczy rozpadają się. Musiał być to ktoś bez początku i końca, mający moc, wiedzę i mądrość, niewiarygodną i nieskończoną inteligencję, by wszystko to poskładać w całość, począwszy od atomu, jego budowy, a skończywszy na kosmosie. Gdy patrzymy na różnorodne przykłady Bożej mocy, powinny one wzbudzić szacunek i podziw w naszych sercach. Biblia mówi nam, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Bać się Pana to nienawidzić złego. Bojaźń Boża prowadzi do życia. Dlatego prawidłową reakcją na Boży autorytet powinno być uwielbienie Go oraz szukanie Jego miłosierdzia i przebaczenia dla naszych grzechów. Prorok Jeremiasz ogłaszał: O Panie Boże, Ty oto uczyniłeś niebiosa i ziemię swoją wielką mocą i wyciągniętym ramieniem. Nic nie jest zbyt trudne dla Ciebie. Stworzenie z pewnością objawia Bożą wszechmoc, ale też znacznie więcej. Chociaż świat jest naznaczony przekleństwem, to jednak ciągle widoczne są w nim mądrość, piękno i miłość Stworzyciela. Wszędzie, na cokolwiek spojrzymy, dostrzegamy Bożą mądrość. Weźmy za przykład właściwości wody. Ta elegancka molekuła jest niezbędna do życia. Więc nasz hojny Bóg pokrył 4/5 powierzchni Ziemi strumieniami, jeziorami i morzami. Woda jest idealnie zaprojektowana do podtrzymania życia każdej komórki i stworzenia. Jest świetnym rozpuszczalnikiem, substancją chłodzącą i transportującą. Kolejny przykład – owady. Każde z tych zadziwiających stworzeń jest wyposażone w zdolności tak pomysłowe, że przewyższają one wszystko, co wyprodukował człowiek. Od wyróżniających się elegancją do wysoce złożonych dzieł Stworzyciela świadczą o Jego mądrości. Tysiące lat temu Bóg zapytał Hioba: czy dotarłeś aż do skarbów śniegu? Żaden człowiek żyjący w tamtych czasach nie wiedział wiele o śniegu. Dziś dzięki technikom mikroskopowym jesteśmy w stanie w pełni docenić te złożone kryształy. Oto prawdziwe kryształki śniegu, które spadły na powierzchnię Ziemi. Formują się w chmurach, gdzie para wodna kondensuje się i krystalizuje w lód. Gdy kryształy rosną, powstają te niezwykłe kształty. Są złożone, symetryczne,
i piękne. Zapierają dech w piersi. W przeciwieństwie do nich, śnieg wytworzony przez człowieka nie ma w sobie nic z tej wyszukanej struktury kryształów. Kryształki śniegu utworzone są z zadziwiających moleków wody. Każdy atom tlenu ma słaby ładunek ujemny i przywiera do 2 atomów wodoru o słabym ładunku dodatnim, trzymając je pod kątem 104,5 stopnia. Gdy temperatura spada do punktu zamarzania, nagle osiągają one stan, w którym przyciąganie elektryczne dodatnich i ujemnych ładunków może je związać razem. To źródło energii. Wtedy to cząsteczki wody formują piękne kryształy, a każdy z nich jest wyjątkowy i objawia Bożą kreatywność. Codziennie biliony przeźroczystych Bożych skarbów spadają na Ziemię, byśmy je badali i cieszyli się nimi. A nie ma wśród nich dwóch identycznych. Wierzę, że Bóg wbudował ten sześciokątny kształt w cząsteczki wody ze względu na to, jak mają się łączyć ze sobą. Formują sześciokątny kształt poprzez dodawanie molekuł i rozrastanie się. Każdy kryształek lodu jest zbudowany dosłownie z milionów molekuł wody. I chociaż łączą się ze sobą i rozrastają w ten sam określony sposób, to spadając poprzez chmury w różnych temperaturach, zaczynają przybierać odmienne kształty. Dlatego każdy kryształek lodu wygląda inaczej. Każdy kryształek jest zbudowany na bazie sześciokąta. Jego wzór ma cudowną symetrię, więc naprawdę istnieje skarb śniegu, tak jak ogłosił to Bóg 4000 lat temu. W kryształkach lodu fascynują mnie dwie rzeczy. Jedną z nich jest ich piękno. Patrzysz na nie i widzisz wzory i strukturę. Istnieje ponad 100 podstawowych typów kryształków. Są wspaniałe. Coś mi to mówi o Bogu. Widzę w nich, że Bóg kocha piękno i kocha mnie, bo zapewnił mi możliwość oglądania tego piękna. Budzi to we mnie odzew. Drugą jest sposób, w jaki kryształki lodu są uporządkowane i to, jak poszczególne cząsteczki pasują do siebie. Za każdym razem wskazuje to na ustalony wzór, a ten wskazuje na Boga, który je zaprojektował. Odnosi się to również do duchowej rzeczywistości. Tak jak każdy kryształek śniegu, tak każda ludzka istota, każda dusza jest wyjątkowa i ma szczególne znaczenie dla naszego Pana. Tak jak Bóg formuje niepowtarzalne kryształki lodu z pełną troski i miłością, tak samo też pragnie kształtować każdą osobę, by odzwierciedlała Jego chwałę. W porównaniu do reszty stworzenia, kryształki śniegu są proste. Jednak zainteresowanie wielkiego architekta nawet jednym z nieprzebranej liczby kryształków, które codziennie tworzy, bez wątpienia świadczy o jego trosce. Bóg wbudował nie tylko w kryształki lodu, ale też w inne struktury różnego rodzaju cząsteczki, systemy, zależności i procesy, o których obecnie nawet nie mamy pojęcia. To jeden z powodów, dla których jestem naukowcem. Uwielbiam doszukiwać się tego, jak coś działa i stosować do tego równania matematyczne, ponieważ wtedy czuję, jakbym dotykał Bożego oblicza. Jeśli już proste cząsteczki wody, z których powstają kryształki śniegu, mają tak wspaniałą strukturę, to jak ogromny kunszt kryje się za wielkimi, skomplikowanymi cząsteczkami, takimi jak DNA. W DNA zawarty jest projekt całego życia i jest ono najbardziej skondensowanym mechanizmem informacyjnym znanym we wszechświecie. Ilość informacji zawarta w materiale DNA o wielkości główki od szpilki zapełniłaby stos książek 500 razy wyższy niż stąd do Księżyca. Kod programowy i projekt tak niezwykłego systemu wskazuje na ze wszechmiar inteligentnego projektanta. Dla mnie studium DNA jest dowodem, który wręcz krzyczy, że istnieje Bóg. DNA jest potężnym systemem przechowującym informacje. DNA zawarte w naszych genach to praktycznie całe tomy informacji odczytywane w języku systemu. Jest to fenomenalne. Dziś naukowcy już wiedzą, że język jako kod pochodzi jedynie od inteligentnej istoty, a informacja pochodzi wyłącznie od informacji. Nikt nigdy nie widział, żeby materia sama z siebie zapoczątkowywała kod. Nikt też nie widział, by sama z siebie zapoczątkowywała informację.
Gdy jednak patrzysz na DNA, zdaje się ono wręcz krzyczeć: na początku Bóg stworzył wszechświat. Wszyscy zaczynamy jako pojedyncza komórka wielkości kropki na końcu zdania. Skąd ta komórka wie, jak utworzyć ciało posiadające 100 bilionów różnego rodzaju komórek, z których każda posiada tak złożony mechanizm chemicznego funkcjonowania, że nie jesteśmy w stanie go pojąć? Każda komórka ma w sobie zakodowaną przez producenta instrukcję obsługi. Mówi ona, jak skonstruować każdą część tego niezwykłego, zbudowanego ze 100 bilionów komórek ciała, jak każda z tych części powinna funkcjonować. Poza tym DNA jest trójwymiarową, samopowielającą się cząsteczką. Każda cząsteczka może szybko i sprawnie utworzyć identyczną kopię. Pan tak zaprogramował DNA, że potrafi ono nawet wykrywać i korygować błędy w replikacji. Te wysoce zaawansowane zdolności znacznie przekraczają wszelkie ludzkie osiągnięcia. Bóg tak stworzył cząsteczkę DNA, by mogła sama siebie korygować. Istnieją specjalne białka zwane enzymami, które krążą po cząsteczce DNA, szukając ewentualnych elementów do naprawy. Robią to minuta po minucie, sekunda po sekundzie. Bóg stworzył nas z kodem DNA, który posiada enzymy redagujące, które krążąc po cząsteczce szukają błędów do naprawienia. Dokładnie tak jak redaktor korygujący książkę czy czasopismo. Enzymy te wykonują bardzo skomplikowane naprawy. W stworzeniu jest wiele przykładów, które ukazują biblijnego Boga. Jednym z nich jest DNA. Nasze DNA zawiera w sobie informacje, a nauka o informacji, badająca między innymi to, jak ona powstaje i jak jest przekazywana, mówi, że informacja nie może powstać sama z siebie w materii, że nie powstaje samoistnie. Zawsze, gdy badamy, co jest źródłem informacji, odkrywamy, że jest nim umysł. Ponieważ nasze DNA zawiera twórcze informacje, mówi mi to, że musi ono pochodzić od inteligencji. Nie jest to coś, co mogłoby powstać przez miliony lat mutacji i naturalnej selekcji. To tak nie działa. Cząsteczka DNA, choć wysoce złożona, jest jednak prosta w porównaniu z komórką. Wszystko, co żyje, składa się z komórek, a każda z nich funkcjonuje jak miniaturowe miasto. Gdy uświadomimy sobie, że ludzkie ciało składa się z bilionów komórek pracujących razem jako jeden mechanizm, powinniśmy być pełni podziwu i pokory wobec troski i doskonałej mądrości naszego Stworzyciela. Każde nasionko jest miniaturowym cudem. Bóg zaprogramował maleńkie nasionko sekwoi, by stało się największym drzewem na świecie, osiągając wysokość prawie 90 metrów i wagę wielu ton. Bóg zaplanował, by skromna jabłoń hojnie rodziła pyszne jabłka przez wiele lat. Bóg zaplanował też mnóstwo nasion, aby rodziły mnóstwo pięknych kwiatów. Zwróćmy uwagę na różnorodność nasion. Tak jak powiedziano w Księdze Rodzaju, każde nasienie rodzi według swojego rodzaju. Zgodnie z tym, jak zaplanował to Pan, owoce i inne części roślin zaopatrują człowieka i jego otoczenie w potrzebny pokarm i bogactwa naturalne. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju Bóg powiedział: niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym rodzącym według rodzaju swego owoc, którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. Zatem Bóg stworzył życie tak, by mogło się rozmnażać według swojego rodzaju. Rośliny produkują nasiona. To daje odpowiedź na pytanie, co było pierwsze, roślina czy nasienie. To oczywiste, że Bóg stworzył roślinność zawierającą nasiona. Nasiona są arcydziełami mikrominiaturyzacji. W każdym znajduje się malutki zarodek, roślinka w stanie embrionalnym.
A już liście, łodygę i korzeń, otoczone chroniącym je płaszczem i wypełnione wszelkiego rodzaju receptorami, wsłuchującymi się w sygnały pochodzące z otoczenia, dotyczące temperatury, wilgotności i ilości tlenu. Wszystkie te warunki muszą być wystarczająco dobre, zanim nasionko wzejdzie. Pierwsze nasiona odnalezione jako skamieniałości wyglądają tak samo jak współczesne. Nasienie jest pierwszą reprodukcyjną strukturą, uczynioną przez Boga w trzecim dniu stworzenia. Od tamtej pory rośliny rozmnażają się według swojego rodzaju, poprzez nasiona. Obecnie naukowcy już wiedzą to, co Biblia cały czas głosi. Wewnątrz skromnego nasienia istnieje życie. W nasieniu znajdują się żyjące komórki, zadziwiająco złożone maleńkie fabryki. Naukowcom nigdy nie udało się stworzyć sztucznego nasienia. Nie istnieje też nasienie, którego struktura byłaby prosta. Nasiona są zaprogramowane, by pozostawać w stanie spoczynku, dopóki nie mają dostępu do wody i ciepła. Kto zainstalował w nich tę zdolność monitorowania temperatury i wilgotności? Kto ustalił odpowiedni czas kiełkowania? Kto powiedział korzeniowi: musisz rosnąć w dół, a łodydze: musisz rosnąć do góry? Czy dostrzegacie w tym kierującą dłoń naszego miłującego Stworzyciela? Aby wykiełkować i prawidłowo rosnąć, nasiona potrzebują odpowiednich składników w glebie, idealnych właściwości wody, właściwej częstotliwości spektrum światła, odpowiedniej atmosfery i koniecznych zapylaczy. Wszystko to musi być zapewnione, by ziarno mogło wydać plon błogosławieństwa dla ludzkości. Jak monotonny byłby świat bez kwitnących roślin. Od skromnego nasionka do wspaniałego rozkwitu kwiaty są odzwierciedleniem Bożego przepychu. Na świecie jest mnóstwo różnego rodzaju kwitnących roślin, a każda z nich ma swój unikalny kwiat, owoc i zapach. Gdy kwiat rozkwita, jego zapach unosi się w powietrzu. Zwróćcie uwagę, że każdy kwiat inaczej pachnie. To zadziwiające, że Bóg, używając takich samych elementów, gleby, światła i wody, wytwarza tak różnorodną roślinność. To niezwykłe, ale niektóre kwiaty znają się na zegarku. Pozłotka kalifornijska, powoje i liliowce żółtawe są pięknymi przykładami. Otwierają i zamykają kwiaty z zegarmistrzowską dokładnością, reagują na ciśnienie atmosferyczne, długość dnia, temperaturę i wilgotność, co oznacza, że posiadają wbudowany rytm biologiczny. Cudem jest także każdy liść. Na długo przed tym, jak człowiek nauczył się wykorzystywać energię słoneczną, Stworzyciel zainstalował miniaturowy panel słoneczny w każdym zielonym liściu. Gdy liść się rozwija, jest zaprogramowany na odwracanie się w stronę słońca, by czerpać z niego energię, która zasila jego fabryki chemiczne. W procesie tym wchłaniany jest dwutlenek węgla, uwalniany tlen, a wodór używany do produkcji cukrów. Jakże pomysłowy jest nasz Bóg. Zaprojektował liście w ten sposób, aby pochłaniały bezwartościowy gaz, a uwalniały tlen tak potrzebny każdemu do przeżycia. Fotosynteza jest też podstawą naszego zaopatrzenia w żywność. Na szczęście codziennie niezliczone ilości zielonych bożych maszyn wyświadczają nam tę usługę. Kwitnące rośliny są dobrym świadectwem Bożego zaopatrzenia. Mają nie tylko decydujące znaczenie, jeśli chodzi o zapewnianie pożywienia i lekarstw oraz dla wielu innych aspektów życia, lecz również dla samego życia, bo bez nich nie moglibyśmy egzystować. Ma to związek ze zwierzętami nazywanymi stawonogami. Jedną z grup stawonogów są owady. Owady potrzebują roślin, a rośliny owadów do corocznego zapylania i nawożenia.
Księga Rodzaju mówi, że Bóg stworzył rośliny, które są zarówno przyjemne dla oczu, jak i dobre do jedzenia. Rośliny wykorzystują fotosyntezę do pozyskiwania energii ze słońca. Łącząc cząsteczki dwutlenku węgla z powietrza i cząsteczki wody z gleby, tworzą cząsteczki cukru, podstawowe cegiełki budulcowe, dla wszystkich innych grup pokarmowych. Skąd jednak rośliny czerpią dwutlenek węgla? My go wydychamy. Zwierzęta również. Rośliny go wchłaniają i absorbując wodę, uwalniają tlen z jej cząsteczek, byśmy mogli nim oddychać. My zaś spalając cukier, produkujemy dwutlenek węgla, który one wchłaniają, by wyprodukować więcej cukru. Można z tego wyciągnąć wniosek, że wszystkie te elementy muszą być obecne razem w tym samym czasie. To rzuca się w oczy. Bóg stworzył rośliny, zwierzęta, ludzi i wszystkie fizyczne właściwości wszechświata tak, by pasowały do siebie w misternym wzorze odzwierciedlającym Jego chwałę. Rośliny są pokarmem, źródłem tlenu, lekiem, paliwem, surowcem. Bóg z pewnością zaprojektował je dla naszego pożytku. Ogromna różnorodność kwitnących roślin i liczne cele, jakim służą, wszystkie wskazują na mądrego i współczującego Stworzyciela. Kwiaty są wspaniałe, gdy kwitną, ich piękno jednak szybko przemija. Biblia przyrównuje życie człowieka na ziemi do kwiatu, bo przemija równie szybko. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas już dziś szukał życia wiecznego. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią. Tak stworzył Bóg wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe. I Bóg widział, że były dobre. W Księdze Rodzaju czytamy, że wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. I choć od tamtej pory grzech skaził stworzenie, to jednak ryby, ptaki i wszelkie istoty wciąż świadczą o Bożej dobroci i mądrości. Teraz przyjrzymy się niezwykłym stworzeniom naszego Pana. W wodach świata znajdują się byty wspanialsze, niż człowiek mógłby sobie wyobrazić. Ogromna różnorodność istot zamieszkujących ocean świadczy o niewyczerpanej pomysłowości naszego wielkiego Stworzyciela. Co więcej, wszystkie zostały zaprojektowane ze znakomitą funkcjonalnością. Bóg wyposażył ośmiornicę w napęd typu odrzutowego. Technologię zasycającą i automatyczne maskowanie, znacznie przewyższające wszystko, co w tej dziedzinie zaprojektował człowiek. Popatrzcie na skałę z wodorostami i ośmiornicę, jak w jednej chwili zmienia swój kolor, kształt i strukturę skóry. Kałamarnica po lewej jest rodzaju męskiego. Samiec ten przybiera brązowo-czerwony wzorek zalotów od strony samiczki. Po przeciwnej stronie natomiast pokazuje biały znak walki, by odstraszyć rywali. Gdy zmienia strony, jego wzorki się odwracają. Ta równoczesna podwójna sygnalizacja demonstruje wspaniałość Bożej technologii. Podwodna symbioza ukazuje doskonałe planowanie. Ukwiały są trujące. Bóg jednak uzdolnił pewne gatunki ryb do bezpiecznego zamieszkiwania pośród nich. Jednym z nich jest błazenek. Jego odporność na truciznę ukwiałów nie mogła zostać odziedziczona. Poprzednie generacje wyginęłyby, zanim by zdążyły ją sobie wykształcić w drodze ewolucji. Zachowania stadne pewnych ryb są nadal przedmiotem badań. Zdolność ryb do błyskawicznych i zsynchronizowanych ruchów objawia sterującą dłoń wielkiego kierownika. Różnym gatunkom ryb zostały przydzielone do zamieszkania konkretne głębokości oceanu. Mogą na nich przebywać dzięki specjalnie zaprojektowanym pęcherzom pławnym, które wyprowadzając gazy z obiegu krwi regulują ciśnienie i zapewniają równowagę. To pozwala rybie na przetrwanie w różnych warunkach ciśnienia wody w określonym przez Stworzyciela zakresie.
Jednym z moich najulubieńszych stworzeń morskich jest łodzik. Oto muszla, jaką można znaleźć w sklepie z muszlami na Florydzie. Gdy przetniemy ją przez środek, co zobaczymy? Mnóstwo malutkich komnat. W ostatniej z nich mieszka kałamarnica. Posiada ona wiele małych macek, wystających naprzód, jak te tutaj. Dzięki tym komnatom może regulować pływalność tak samo jak łódź podwodna. Ta zadziwiająca kałamarnica posiada mózg. Ma też oko, które widzi świat tak jak my. Ma też układ trawienny, gruczołoślinowy i trzustkę oraz trzy różne serca. Wewnątrz jest tak skomplikowana jak my. Skamieliny tego rodzaju stworzeń są jednymi z pierwszych, jakie odnaleziono. Złożoność od samego początku, cudowne świadectwo Bożej kreatywności. Gdy przyglądam się stworzonym przez Boga mieszkańcom morza, moją szczególną uwagę przykuwają ryby. Zdumiewają mnie ich opływowe kształty, zachwyca efektywność pobierania tlenu z wody. Są nie tylko piękne, ale dostarczają nam także ogromnych ilości pokarmu. Ryby od zawsze były rybami, czego dowodzą skamieliny. Tak, bez wątpienia ryby są niewiarygodnymi przykładami Bożego stworzenia. Widoczna misterność, różnorodność i piękno stworzeń morskich woła: wielki artysta stworzył wszystko według swojego upodobania. Ptaki należą do jednych z najbardziej uroczych stworzeń na Ziemi. Podziwiamy ich niezwykłe kolory, opływowe kształty i ich zdolność do latania z lekkością i wdziękiem. Przez wieki człowiek próbował naśladować lot ptaków. Jednak dopiero w wieku XX udało mu się kontrolować lot. Do dzisiaj, by ulepszyć aerodynamikę lotu, człowiek studiuje ten stworzony przez Boga cudowny ptasi projekt. Przyjrzyjmy się niektórym cechom projektu stworzyciela. Kości ptaka są bardzo lekkie i praktycznie puste. Wewnątrz mają rozpórki i pęcherzyki powietrzne. Te leciutkie kości są tak dobrze zaprojektowane do lotu, że szkielet ptaka zwykle waży mniej niż jego upierzenie. Nawet jego dziób zaprojektowano tak, by zaoszczędzić na wadze. Wykonany jest nie z ciężkiej kości, lecz z lekkiego rogu. Ptaki mają także dwa silne zestawy mięśni piersiowych. Duży do poruszania skrzydłami w dół i mały, by kierować ruchami skrzydeł do góry. Tylko ptaki zostały stworzone z piórami. Pióra izolują je od upału, chronią przed zimnem. Są nieprzemakalnym płaszczem dla ciała. Tworzą także konieczną do lotu powierzchnię dla skrzydeł i ogona. Każde pióro jest połączone z nerwem i kierowane przez mięsień. Ta precyzyjna kontrola mięśniowa pomaga ptakom utrzymać równowagę w powietrzu, sterować i hamować, gdy chcą zwolnić lądując. Ptaki są naprawdę niesamowite i bardzo znane, oczywiście ze względu na pióra. Majstersztyk połączenia siły i lekkości. Pióra posiadają mały system chorągiewek, promieni, haczyków i rzepów, by ptaki mogły je spinać jak zamkiem błyskawicznym i rozpinać, gdy smarują pióra. Każde pióro wzdłuż linii skrzydeł różni się trochę wielkością i kształtem od pozostałych i jest do nich dopasowane. Nie ma szans, by mogły pojawić się w drodze przypadku w dłuższym okresie czasu. Są zdumiewającym arcydziełem, cudownym przykładem stworzenia.
Innym elementem koniecznym dla ptasiego lotu są worki powietrzne umieszczone między organami ptaka. Ptasie worki powietrzne są połączone z płucami i podczas lotu przepływa przez nie powietrze. Takie ich ułożenie zabezpiecza dopływ dużej dawki tlenu do tkanek, zapewniając im równocześnie lekkość w powietrzu. Wszystkie ptaki są zdumiewające. Ich system oddechowy jest inny niż u reszty stworzeń. Płuca ptaka to specjalny, podwójnie połączony system, gdzie zarówno powietrze wdychane, jak i wydychane może być dotleniane. W przeciwieństwie do naszych płuc czy płuc innych stworzeń, płuca ptaków mają tylne drzwi. To istotne, bo dzięki temu podczas oddychania klatka piersiowa nie podnosi się i nie opada. Gdy patrzycie na ptaka, który właśnie wylądował po przeleceniu 1000 kilometrów, to nie widać, by jego klatka piersiowa wykonywała jakieś ruchy. Pozostaje bez ruchu, bez względu na to, jak męczący był lot. Jak więc oddychają? Okazuje się, że dzięki poduszkom powietrznym między mięśniami powietrze przelatuje przez ptaka jak przez miech dla ognia. Gdy ptak lata lub chodzi, przesuwają się w nim strumienie powietrza. Bóg stworzył ptaki jako wspaniałe stworzenia. Wszystkie te cuda inżynierii połączone dla uzyskania sprawnego lotu demonstrują wspaniałą przezorność w stworzeniu ptaka. Jednym z ptasich fenomenów jest ich zdolność pokonywania bardzo dalekich dystansów. Rebitwa popielata co roku przebywa drogę od obszarów blisko bieguna północnego aż do bieguna południowego i z powrotem. Obecnie ludzie mogą przebywać taką trasę samolotem. Pewnie widzieliście kabinę pilota w samolocie. Wszystkie te przyciski, przełączniki, zegary, dźwignie i stery. Poza nim potrzebna jest jeszcze kontrola naziemna, by informować pilota o trasie lotu. U ptaka wszystko to mieści się w jego maleńkim mózgu. Następnym razem, gdy ktoś powie, że masz ptasi móżdżek, podziękuj mu. Pan wyposażył każdego ptaka specyficznie do jego życiowych ról. W służbie człowiekowi każdy gatunek ma specjalne zadanie. Wiele z nich jest pomocnych w ograniczaniu liczby szkodników, inne usuwają padlinę. Zięby są pogromcami nasion chwastów. Sowa i jastrząb redukują liczbę gryzoni. Brodziec czyści plaże. Ptaki wodne utrzymują prawidłową populację ryb. Czapla kontroluje populację żab i węży. Każdy ptak swoimi pełnymi gracji, proporcjami, zdumiewającymi możliwościami aerodynamicznymi i swoją użytecznością świadczy o Bożej mądrości i miłości. Bóg wspaniale troszczy się o ptaki, ale pamiętajcie, że Jezus zapewnia, iż my mamy dla Boga większą wartość niż wiele rubli. Koliber jest cudem zwinności i gracji. To najmniejszy z ptaków. Jego nazwa w języku angielskim pochodzi od brzęczącego dźwięku, jaki wytwarzają jego skrzydła podczas lotu. Błyskawicznie przelatując od kwiatka do kwiatka, koliber wisi w powietrzu w jednym miejscu. Przyleciał, by wypić słodki nektar. Koliber jest idealnie do tego dostosowany. Bóg dał mu małe ciałko, by zwinnie poruszał się pomiędzy kwiatami, oraz długi, podobny do igły dziobek, by mógł dostać się do wnętrza kielicha kwiatu. I wyspecjalizowany język, idealny do wydobywania nektaru. Bóg obdarzył go także niezwykle silnymi skrzydłami i solidnym mostkiem, co pozwala mu zatrzymywać się w powietrzu, a nawet z lekkością latać do tyłu i na boki. Oczywiście wszystkie te cechy, długi dziób, specjalny język, unikalne szybkie uderzenia skrzydeł, koliber musi posiadać od samego początku, by móc zdobyć pożywienie i tym samym przetrwać. Chociaż skrzydła większości ptaków zginają się w ramieniu, łokciu i przegubie, kolibry używają głównie ramienia. Podobnie jak helikopter, potrafią podnieść się bezpośrednio w górę. Jednak dzięki projektowi stworzyciela
Może dodatkowo obracać się we wszystkich kierunkach i jest o wiele bardziej skuteczne i bardziej zwinne niż maszyny latające zrobione przez człowieka. Możliwości kolibra są ogromne. Gdy zawisa w powietrzu, jego skrzydła ruszają się z częstotliwością 50 uderzeń na sekundę. A kiedy przyspiesza, dochodzi do 80 uderzeń na sekundę. W tej samej sekundzie jego serce uderza 21 razy. Te maleńkie ptaszki mają niewyobrażalnie szybką przemianę materii. Ich serce bije tak szybko, że jest to słyszalne dla ludzkiego ucha. Pomyśl o tych malutkich koliberkach. Przemierzają odległości setek kilometrów. Pomyłka rzędu setnych części grama w zapasie substancji odżywczej mogłaby spowodować niemożność ukończenia podróży. Już same ptaki mogłyby być nieodpartym dowodem na cudownego stworzyciela. Gniazdo kolibra jest dziełem sztuki. Artystką jest tu samiczka. Używa kłaczków paproci, nasion dmuchawca i elementów innych roślin. Część zewnętrzna jest ozdobiona porostem i połączona pajęczyną. Wnętrze jest wyłożone najdelikatniejszym możliwym do znalezienia puchem. Nikt nie uczy jej sztuki budowania gniazda. To zdolność dana jej przez Boga. Kolory upierzenia samca kolibra nie mają sobie równych w królestwie ptaków. Koliber ametyścik, koliber rudaczek szerokosterny, ara szafirowa i koliberek kalifornijski. To kilka spośród 300 nadzwyczajnych gatunków. Mieniące się kolory podgardla i głowy wynikają z kąta załamania światła, a nie z obecności pigmentów. Często te części ciała wydają się ciemne, prawie czarne. Gdy jednak patrzysz pod odpowiednim kątem, opalizujące kolory wydają się świecić od wewnątrz. Każdy aspekt tych nadzwyczajnych ptaków świadczy o łaskawym ich zaopatrzeniu przez Stworzyciela. Czy jednak możemy powiedzieć, że koliber jest szczególnie faworyzowany przez kochającego Stworzyciela? Nie. Ta szczera miłość rozciąga się na wszystkie stworzenia. W każdym stworzeniu, przyglądając mu się dokładnie, możemy zobaczyć Bożą chwałę. Szacuje się, że naszą planetę ozdabia 18 tysięcy gatunków motyli. Na piękne zabarwienie ich skrzydeł składają się miliony drobniutkich łusek. Te finezyjne łuski działają jak kryształy fotoniczne. Odbijają określonej długości promienie świetlne, tworząc błyszczące kolory. Niezwykłe wzory i przyjemne kolory objawiają mądrego i troskliwego projektanta. Jedną z niesamowitych rzeczy, którą dostrzegam u motyli, jest ich wspaniała opalizacja. Na przykład motyl Morpho pięknie opalizuje na niebiesko. Jednak wiele dekad temu, gdy biolodzy zaczęli badać łuski motyla, nie znaleźli w nich żadnych komórek pigmentacji. Zamiast tego odkryli struktury biofotoniczne. Struktury te zostały zaprojektowane przez Stwórcę, aby absorbować określone długości fali światła białego, a w zamian odbijać w kierunku obserwatora wyłącznie widmo światła o kolorze błękitu i purpury. Odkryliśmy, że przy użyciu mikroskopu elektronowego można zauważyć struktury, których fluktuacja jest nie większa niż 400 tysięczne milimetra. Cóż za wspaniały zapis Bożego projektu.
Wszystkie motyle podlegają w trakcie swojego życia zdumiewającym transformacjom. Owad ten rozpoczyna cykl jako jajeczko. Później jest pełzającą gąsienicą, która przechodząc w stadium poczwarki, w konwulsyjnych szarpnięciach rozrywa zewnętrzną powłokę skóry. Jej nogi i kapsuła głowy zostają odrzucone, dając początek poczwarce. Pierwszego dnia tego stadium organy wewnętrzne gąsienicy rozpadają się do postaci rzadkiego płynu. W cudowny sposób po 1 do 2 tygodni pojawia się złożony, uskrzydlony motyl. Metamorfoza tej substancji trwa zaledwie kilka dni, nie zaś miliony lat. Dorosły motyl posiada 6 podzielonych na segmenty nóg, czułki, wyspecjalizowaną rurkę do jedzenia, parę niesamowitych złożonych oczu, narządy rozrodcze oraz 4 przepiękne skrzydła. Gąsienica nie posiadała żadnej z tych cech. Genetyczne instrukcje dla wszystkich stadiów zostały przez stwórcę zaprogramowane w tym owadzie już na samym początku. Gdy motyl przeobraża się z gąsienicy w poczwarka, a następnie w motyla, mamy do czynienia z jego 2 całkowicie różnymi postaciami. W stadium początkowym występuje on w postaci gąsienicy, której jedynym zajęciem jest pełzanie po liściu i jedzenie. W ten sposób jej wielkość ulega 250-krotnemu przyrostowi. Potem gąsienica staje się poczwarką i zamienia się w płyn, który przeobraża się w zupełnie nowy projekt. Więc w jaki sposób motyl został zaprojektowany, by się poruszać? Motyl lata, podczas gdy gąsienica nie. Motyl zapyla kwiaty, pijąc z nich nektar. Ma też zdolność parzenia się. Niektóre gatunki migrują z jednego kraju do drugiego, pokonując kilka tysięcy kilometrów. Motyl jest więc zaprojektowany do konkretnych zadań. Gąsienica wypełnia tylko jedno, je i rośnie przy okazji. Motyl wykonuje kilka zadań, je, rośnie, zapyla i tworzy parę. Tysiące lat temu Pismo Święte stwierdziło coś, co każdy powinien wiedzieć. Dla przykładu w 12 rozdziale Księgi Hioba czytamy: pytaj bydła, nauczy cię, i ptactwa niebieskiego, a powie ci, albo zwierząt polnych, one pouczą cię, i ryb morskich, a one opowiedzą ci. Kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana? Gdy prześledzimy widoczne dowody, którymi są różnorodne stworzenia, staje się oczywiste dzięki Biblii, że wskazują one na istnienie Stwórcy, który wszystko uczynił. Nasz wspaniały Stwórca zapewnił nam niezliczone przykłady swojej nieskończonej mądrości. Funkcjonalność i pomysłowość Bożego stworzenia przekracza nasze zrozumienie i wywołuje w nas nieustającą wdzięczność i chęć czczenia naszego Stwórcy. Każde stworzenie odzwierciedla pewne aspekty Bożego charakteru, ale jedynie człowiek został stworzony na jego podobieństwo. Człowiek posiada znamienne dla siebie cechy fizyczne, takie jak mózg, który jest arcydziełem złożoności, czy też ręce, które są w stanie wykonać precyzyjne zadania. Posiada też pionową postawę, jednak tym, co czyni go szczególnie wyjątkowym, jest jego duchowa natura. Biblia wyjaśnia, że Bóg jest duchem i pomimo iż rodzaj ludzki popadł w grzech, to jego duchowa natura nadal zachowuje słabe światło charakteru Stwórcy. Posiada wolną wolę, zna różnicę pomiędzy dobrem a złem. Rodzaj ludzki jako jedyny wydał na świat wspaniałych naukowców, kompozytorów, proroków i poetów. Ludzkość została zaprojektowana ze wspaniałymi cechami fizycznymi. Oko ludzkie porusza się automatycznie, regulując ostrość 100 tysięcy razy w ciągu dnia i poddaje obróbce 1,5 miliona jednoczesnych informacji. Oko samo się oczyszcza za pomocą wbudowanych wycieraczek i płynu czyszczącego,
Posiada też zdumiewającą zdolność regeneracji i samoleczenia. Ponadto Bóg zaprojektował ludzkie oko do rozróżniania milionów kolorów, a umysł do doceniania bogatego spektrum piękna obecnego w stworzeniu. Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że oko jest częścią mózgu. Rozwija się z oczka w embrionie, które wyrasta z mózgu poprzez małe, tworzące się w skórze okienko zwane rogówką. Czy to nie wspaniałe? Gałka oczna umieszczona jest dokładnie tam, gdzie w skórze rozwija się okno, tak byśmy mogli przez nie wyjrzeć. Oko jest wrażliwe na światło w zakresie 10 miliardów do jednej jednostki. Od najjaśniejszej rzeczy, na przykład ośnieżonego krajobrazu, skąpanego w świetle słońca, aż po najmniejszą jednostkę światła. Oczywiście niezależnie od tego, na co patrzysz, ostrość oka nastawia się automatycznie, a każde oko spogląda na ten sam punkt. To tak, jakby strzelając z dwóch rewolwerów, robić zawsze jedną dziurę dwiema kulami. Natychmiast i wszędzie. To właśnie robią oczy. Wszędzie, gdzie patrzymy, zawsze skupiają się na jednym punkcie. Gdyby rozregulowały się tylko o jeden stopień, widzielibyśmy podwójnie. Wszędzie dostrzegam nieodparte dowody Bożego dzieła. Jeśli człowiek temu zaprzecza, to z pewnością nic go nie usprawiedliwia. Mowa o tym w liście do Rzymian w rozdziale 1, w wersecie 20. Co więcej, Bóg zdecydował, aby wszystkie ludzkie zmysły ściśle ze sobą współpracowały. Gdy widzimy jedzenie, nasze żołądki burczą, a gruczoły w ustach wydzielają ślinę. Gdy słyszymy głos przyjaciela, nasze serce podskakuje z radości. A zapach ciasteczek babci przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Jednakże wspaniałość naszej fizycznej złożoności blednie w porównaniu z naszą duchową naturą. Człowiek jest świadomy siebie i zdolny do przemyśleń nad sobą. Został stworzony jako istota rozumna, obdarzona zdolnością rozumowania i uczenia się. Posiada możliwość przechowywania wspomnień, a jego pamięć umożliwia mu rozmyślanie nad Bożą dobrocią. Zgodnie z Księgą Rodzaju, człowiek został uczyniony na podobieństwo Boga. Oznacza to, że posiada atrybuty i zdolności, których udzielił mu Bóg. Z czwartego rozdziału tej księgi wiemy, że nawet po upadku człowiek zachował nadane mu cechy i zdolności. Potrafił na przykład budować miasta, tworzyć instrumenty muzyczne i na nich grać. Rozwinął metalurgię i rolnictwo. Potrafił tworzyć poezję i literaturę. W człowieku została stworzona również duchowa natura, dzięki której posiada wolną wolę oraz sumienie. To dowodzi, że Bóg potraktował człowieka jako najbardziej wyjątkowe spośród wszystkich stworzeń. Istnieje wiele różnic pomiędzy ludzkością a zwierzętami. Na myśl nasuwa się werset 11 z trzeciego rozdziału Księgi Salomona. Werset ten mówi, że jesteśmy szczególni, że Bóg włożył wieczność w nasze serca. To dlatego pojmujemy koncepcję przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. To nas odróżnia od zwierząt, które żyją dniem dzisiejszym. Jesteśmy szczególnym stworzeniem. Kolejnym wspaniałym darem Stwórcy dla nas są emocje. Posiadamy bogactwo odczuć oraz zdolność do radości i śmiechu. Spośród wszystkich stworzeń świata jedynie człowiek potrafi docenić inspirującą symfonię i cieszyć się pięknem wschodu słońca. Człowiek jako jedyny jest wolną istotą posiadającą moralność, odpowiedzialną przed Bogiem i społeczeństwem. Jedynym wyjaśnieniem moralności człowieka jest fakt przedstawiony w Biblii. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga i dlatego tak jak Bóg jest istotą moralną. Zgodnie z Biblią, Bóg jako wszechmogący i wszechwiedzący jest doskonale święty. Bóg zawsze czyni to, co dobre. Nie może skłamać lub zgrzeszyć. Jest zawsze wierny i czysty. Skąd możemy wiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy? Biblia wyjaśnia, że wypisał On swoje prawo w każdym sercu. Święta natura Stwórcy objawiona jest każdemu człowiekowi przez sumienie.
Jest ono daną nam przez Boga zdolnością rozróżnienia dobra i zła. Stąd człowiek wie, że Bóg jest zarówno moralnym dawcą prawa, jak i sędzią. Anno, czy posiadasz sumienie? Myślę, że tak. Czy uważasz, że wszyscy mają sumienie? Oczywiście. Czy posiadasz sumienie? Tak. Skąd ono się wzięło? Nie wiem. Biblia mówi wyraźnie, że wiedza o Bogu jest zapisana w naszych sercach. Również wiedza o tym, co dobre i złe. Czy kiedykolwiek skłamałeś? Tak. Kim więc jesteś? Kłamcą. Czy ukradłeś coś? Tak. Kim więc jesteś? Złodziejem. Przypuśćmy, że jesteś gdzieś w sklepie i jest tam coś, czego naprawdę potrzebujesz. Nie ma też nikogo, kto tego pilnuje. Mówisz do siebie, zapomniałem portfela. Nikt nie patrzy, więc wkładasz rzecz do kieszeni i wychodzisz. Nikt cię nie przyłapał. Odchodzisz. O czym będziesz myślał, kładąc się spać? Nie trudno się domyślić, że będziesz powtarzał, ukradłem to. Tak działa sumienie. Czy zawsze jesteś posłuszny danemu przez Boga sumieniu? Nie. Czy kiedyś nadużyłeś imienia Stwórcy, Boga, który dał ci smak, wzrok i każdy dobry dar? Użyłeś Jego imienia jako przekleństwa? Tak. Jezus powiedział, słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. A ja powiadam wam, że ktokolwiek popatrzy pożądliwie na kobietę, popełnia cudzołóstwo w swoim sercu. Czy kiedykolwiek patrzyłeś na dziewczynę pożądliwie? Tak, patrzyłem. W takim razie złamałeś to przykazanie? Tak. Bóg mówi, że zapisał swoje prawo w sumieniu każdego człowieka. Nikt nie ma wymówki. Każdy wie, że jest grzesznikiem. Każdy wie, że złamał Boże prawo i że zgrzeszy. Mamy zdolność do odróżniania dobra od zła. Jeśli my posiadamy tę zdolność, Bóg również. On musi być ostatecznym objawieniem moralności. Tak, Stwórca. Tego, co jest dobre, a co złe. Sprawcą tego, jak odróżniamy dobro od zła. Tak, wiem. To niesamowite. Co mówi nam o Bożym charakterze fakt, że człowiek potrafi odróżnić dobro od zła? To, że jest sprawiedliwy. Gdyby Bóg osądził cię w oparciu o standard świętości, byłbyś winny? Tak. Jeśli jesteś winny bluźnierstwa, kłamstwa i kradzieży, to w oparciu o 10 przykazań, w dniu sądu Bóg posłałby cię do nieba czy do piekła? Zdecydowanie trafiłbym do piekła. Czy musimy stanąć przed wszechmogącym sędzią? Tak, musimy. Zostaniemy uznani winnymi i odpowiemy przed nim za wszystkie swoje złe uczynki. Sumienie mi mówi, że istnieje ktoś, przed kim zdam sprawę, przed moim Stwórcą. Wiem, że nie żyłem według jego standardów. Czy kiedykolwiek nadużyłaś Bożego imienia? Na przykład mówiąc o Jezu. Tak. Czy potrafisz przypomnieć sobie moment, w którym twoje sumienie krzyczało na ciebie, bo zrobiłeś coś złego? Czy mówiło coś takiego, Alan, nie rób tego lub nie powinieneś mi tego robić? Tak. Skoro ty pamiętasz to, czy Stwórca również mógł to zapamiętać? Tak. Czy myślisz, że sumienie mówi nam, że potrzebujemy Zbawiciela? Tak. Bóg jest tym, który osobiście nas kocha i troszczy się o nas, ale jest jednocześnie nieugięty, jeśli chodzi o sprawiedliwość. Nie może być inaczej. Nie możemy go zmusić do zmiany jego praw. To właśnie jego doświadczamy poprzez nasze sumienie i tylko on mógł je w nas włożyć. Chociaż stworzenie wskazuje na Boże cuda, to przekazuje nam jeszcze jedno, odmienne przesłanie. Pośród piękna i porządku dostrzegamy chorobę, zniszczenie i śmierć. Nie dziwi fakt, że jedynie Biblia jest w stanie wyjaśnić te oczywiste sprzeczności. Na początku Bóg stworzył wszystko doskonałym. Człowiek otrzymał wolną wolę i zdolność decydowania. Niestety zbuntował się przeciwko swojemu Stwórcy i zgodnie z tym, jak Bóg ostrzegał Adama, grzech przyniósł cierpienie i śmierć. Przekleństwo opisane w Księdze Rodzaju dotknęło całego stworzenia i dzisiaj widzimy tego przerażające skutki.
Bóg nie pozostawił jednak tego problemu bez rozwiązania. Już przed stworzeniem przygotował plan ratunku dla ludzkości. Ponieważ karą za grzech jest śmierć, Stwórca przyszedł na ziemię jako człowiek. Żył bezgrzesznym życiem i umarł, płacąc karę za nasz grzech. Następnie powstał z martwych i oferuje przebaczenie grzechów i życie wieczne tym, którzy mu zaufają. Tak jak to widzieliśmy na filmie, w stworzeniu możemy dostrzec mądrość, moc i wspaniałość Boga oraz Jego troskę o stworzenie. Nie można jednak, patrząc na to, nie uświadamiać sobie, że coś jest nie tak. To tak, jakbyśmy mieli gdzieś w głębi sumienia wbudowane wspomnienie raju, który został utracony. Bóg stworzył piękny świat. Na początku był on doskonały, ale z powodu grzechu człowieka wypełnił się cierpieniem. Świat jest więc piękny, ale też pełen jęków i brzydoty. To wszystko wydaje się sobie zaprzeczać. Jest tak jednak wyłącznie dlatego, że ten świat jest upadły. Nie trudno jest dostrzec Boga wspaniałości na zwykłym spacerze, gdziekolwiek żyjemy. Wiecie, o czym mówię. Fruwające nad głowami ptaki, majestatyczne piękno kwiatów, wspaniałe zachody słońca. A jednak wielu z was może mieć wątpliwości. Ja też je miałem jako młody człowiek szkolony w dziedzinie biologii. No tak, a co z wadami wrodzonymi, chorobami, klęskami, pożarami, powodziami, głodem i plagami? Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Czy Bóg wspaniałości stworzył też coś takiego? Biblia wyraźnie odpowiada. Nie, Bóg jest tym, który stworzył te wspaniałe rzeczy, które widzimy, z ich fenomenalnym pięknem i budową. Niestety człowiek zbuntował się przeciwko Bogu. W tej sytuacji Bóg uczynił coś fenomenalnego. Chociaż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nawet nie zasługujemy na to, by żyć, On wkroczył w historię, by stać się jednym z nas. Jezus powiedział, Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Czy oddałbyś swojego Syna, wiedząc, że będzie znienawidzony, prześladowany, biczowany i wyśmiany, a potem ukrzyżowany? Bóg wiedział, co nastąpi. Często myślę o Jezusie. Wiedział od wieczności, co Go czeka. Ktoś może mieć wątpliwości, jak człowiek, który dawno temu chodził pokrytymi kurzem dróżkami Izraela, może uratować nas od śmierci. Jak ma wzbudzić nas do nowego życia? Pamiętajcie jednak, Chrystus, który za nas zmarł, jest stworzycielem życia. Cóż za wspaniały Bóg! Kroczył w historię, by zapłacić karę za nasz grzech, a następnie zaoferował nam za darmo możliwość zbawienia, żeby wybawić nas od tego, co zrobiliśmy. Widzicie, w rzeczywistości zdradziliśmy Boga stworzenia, jednak On nas tak umiłował, że zszedł na ziemię, by zapłacić za nasze grzechy, byśmy mogli spędzić wieczność z Nim. Niesamowite! Co za cudowny Bóg! Według Biblii ten wielki Stworzyciel nie tylko wszystko ukształtował, ale także wybawił nas z grzechu. Jezus Chrystus przyszedł na świat, żył doskonałym życiem, zmarł na krzyżu i Jego krew została przelana. Trzy dni później powstał z martwych. Żyje dzisiaj. A ktokolwiek w Niego wierzy i uznaje Go i to, kim jesteśmy i co zrobiliśmy, oraz prosi o przebaczenie i pokutuje za swoje grzechy, ten może wejść w relację ze Stworzycielem, która będzie trwać wiecznie. To jest właśnie dobra nowina. Możliwe, że najwspanialszym aspektem stworzenia jest to, że Bóg nie pozostawia nas samych. On wysłał swego Syna, by wszystko naprawił. Teraz oczekujemy na czas Jego ponownego przyjścia, kiedy znowu wilk i baranek będą się pasły razem. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Jak wspaniały jest ten fragment z Księgi Izajasza. Cóż za odbudowująca miłość Boga. To ona jest największym cudem. Naprawdę, nasz Stworzyciel jest Bogiem wspaniałości, a największym cudem jest Jego niezmierzona miłość. Biblia głosi, że Bóg jest miłością i okazał tę miłość, ofiarując za nas swoje życie, byśmy mogli być z Nim pojednani na zawsze. Jezus Chrystus jest Stworzycielem. Na krzyżu poniósł nasze grzechy, a potem powstał z martwych.
Teraz Pan oferuje życie wieczne wszystkim, którzy odwrócą się od swoich grzechów i zaufają Mu. Przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi możesz wejść w relację ze Stworzycielem Wszechświata. I może ona trwać na zawsze. To jest Jego dar. Tego właśnie pragnie dla Ciebie. Bogu, który czyni tak wspaniałe rzeczy, niech będzie chwała, dziękczynienie i cześć na wieki. Bless the Lord, O my soul, bless His holy, His wonderful name. Bless the Lord, O my soul, for His love will forever remain. Your Creator is worthy of praise, Your Sustainer, He has poured out His grace. He poured out His mercy on those who would fear Him. He poured out His love, His forgiveness of sin. Bless the Lord, O my soul, bless His holy, His wonderful name. You say